Cześć, mam na imię Agnieszka i zaprezentuję Ci czasownik aber. Będzie to bardzo krótka prezentacja, także zostań ze mną na chwilkę. Forma nieosobowa czasownika aber, czyli I, ponieważ tak się go odmienia, to znaczy, że jest coś bądź znajdują się. Jest to trzecia osoba liczby pojedynczej i trzecia osoba liczby mnogiej. Wyraża, że coś po prostu istnieje, dlatego nie używamy tego ani w pierwszej, ani w drugiej osobie. Czasownik I informuje nas o istnieniu rzeczy, osób lub miejsc. Zaznacza, że znajdują się one w określonej przestrzeni, ale nie określa dokładnie ich położenia. Do tego służy bowiem czasownik estar. Zdania z aber, czyli z I, nie zawierają podmiotu, są bezosobowe. Znaczy to, że używamy tego tylko w trzecich osobach. Na przykład, I un perro en la calle. Jest sobie pies na ulicy. Nie wiemy, co to jest za pies. On jest nieokreślony. On po prostu istnieje. Dlatego też używamy czasownika I. W kolejnych przykładach pokażę Ci inne przykłady, w jakich można użyć tego czasownika. Hay muchas nubes en el cielo. Jest dużo chmur na niebie. Używamy czasownika haber, ponieważ jest zaimek muchas. Z tym właśnie zaimkiem zawsze używamy czasownika haber. En el centro de la ciudad hay mucho tráfico. Ponownie został użyty zaimek mucho, czyli dużo, wiele, jakieś, któreś. To są wszystko rzeczy nieokreślone, a z takimi właśnie używamy czasownika haber. Hay muchísimas personas en el mundo que hablan español. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy mówią po hiszpańsku. Ponownie mamy użyty zaimek mucho. Wiele. To są ludzie nieokreśleni. Oni po prostu istnieją. Nie mówimy konkretnie o żadnej osobie. Dlatego ponownie został użyty czasownik haber. Bardzo często, gdy chcemy zadać jakieś pytanie, właśnie używamy czasownika haber. Zobacz powyższe przykłady. ¿Hay algo para comer en casa? Czy jest coś do zjedzenia w domu? Dlatego został użyty czasownik haber, ponieważ pytamy się, czy cokolwiek jest do jedzenia w domu. Nie pytamy o żadną konkretną rzecz, tylko o istnienie czegoś. ¿Hay habitaciones libres? Są wolne pokoje? Ponownie pytamy się o jakikolwiek pokój wolny w hotelu. Nie pytamy się o żaden konkretny pokój, na przykład 220, tylko ogólnie pytamy się, czy są jakiekolwiek wolne pokoje. ¿Hay cine en esta calle? Czy na tej ulicy jest kino? Oczywiście znowu ponownie został użyty czasownik haber, dlatego pytamy się o istnienie jakiegokolwiek kina. Czy jakiekolwiek kino jest na tej ulicy? Nie szukam żadnego konkretnego. Gdyby tak jednak było, musiałabym użyć czasownika estar. Czasownika haber zawsze używamy z liczbami. Oto przykłady. Hay dos coches en la carretera. Są dwa samochody na ulicy. Nawet gdyby to były czyjeś konkretne samochody, na przykład mój i twój, ale mówimy o tym, że one tam są i są dwa. Dlatego zawsze użyjemy czasownika haber. Hay dos coches en la carretera. Hay millones de personas que hablan español. Są miliony ludzi, którzy mówią po hiszpańsku. Ponownie te osoby są nieokreślone. Jest ich całe mnóstwo. Nie mówię, że ja czy ty mówimy po hiszpańsku, tylko mówimy, że są jakieś te osoby. Nie znamy ich, nie wiemy, kim one są. Dlatego używamy czasownika haber. Hay 10 sillas en la clase. Jest 10 krzeseł w klasie. Ponownie używamy czasownika haber, ponieważ jest liczba. Reasumując, zawsze kiedy mówimy o istnieniu jakiejś rzeczy, to używamy czasownika haber. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Ci zrozumieć użycie właśnie tego czasownika. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Ciao.